całkowicie przyjazna, lodowa pustynia. Ale nawet tutaj, na tym zamarzniętym krańcu świata, jest życie. I to nie byle jakie życie. Pingwiny. Radosne, swawolne, figlarne, słodkie i milusie. Spójrzcie, jakże pociesznie lądują na pulchniutkich pupach. Czy te śmieszne stworzonka można traktować... Serio, panowie? Czyli naprawdę nikt nie wie, dokąd maszerujemy? Co za różnica? Nie. Kazali, to nie pytam. Ja też. Ja też. No pięknie. Przelecimy się na szpicę pochodu i sami zobaczymy. Kowalski, Rico, rozpocząć obserwację z powietrza. Co się robi? Tak jest, Polska. Szefie, melduje, że jesteśmy nielotami. Ale te czarne po coś są. No, lubię to. Tak, to będzie nasz znak firmowy. Jak to nazwiemy? Może... jedyneczka. Hej, widzieliście to? To jakieś jajo. Czasem jaja się traci i już, taki mamy klimat. Wiecie co? Precz z tym klimatem! Kto głosuje za? Stary statek. Stamtąd jeszcze nikt nie wrócił żywy. Spokojnie, Kowalski. Widzicie ptaka na pokładzie? Jest żywy. Morski lampart. Wąż wśród ssaków. Ale wąż to nie jest ssak. Skąd mogę wiedzieć? Świata poza mrożoną tundrą nie widzę, ta? Jajo w niebezpieczeństwie. Spuśćcie mnie tam wykonać. Wystarczy znaleźć 100 metrów wodorosta, a potem przywiązać. Są małe i bezbronne. Strach przenika je jak mróz do szpiku kości. Wiedzą, że jeżeli spadną z tego klifu, czeka je pewny zgon. Gieniu, popchnij je trochę. Wykorzystując meduzy, które nauczyliśmy wykonywania prostych komend. No to co ja rozumiem! Uf. Bardzo dobrze, Rico! Strzeż jaja jak oka! Okej, to jest jakaś opcja. Wszyscy gdzieś na górę! Sukces! Proponuję odpalić harpuna! Nie, jeszcze nie. Zwłoka grozi zwłokami. Dopiero jak zobaczymy białka ich oczu. Mają głównie źrenice. Białka mają mało, prawie wcale. Ale przecież trochę muszą go mieć, nie? Nie, a nie odrobiny. A jeśli popatrzą tak bardzo, bardzo w lewo? Zerwal ognia! Kowalski, analiza, proszę. Jesteśmy, kurczę, genialni w te klocki. Jedyneczka! Tak! Dałem w łetwę. Spójrzcie, to właśnie jest cud narodzin. Oto chwila nadzwyczajnego piękna. Obrzydliwość! Obrzygało mnie chyba workiem owodniowym. Dzień dobry, jesteście moją rodziną? Nie masz żadnej rodziny i zaraz wszyscy umrzemy. Jak? Co? Przecież wymienialiśmy porozumiewawcze spojrzenia, nie? Nikt nie będzie umierał. Wiecie co, synu? Macie nas. Wszyscy mamy siebie. Jesteśmy jak rodzina, tylko trochę zastępcza. Analiza sytuacji. Obecnie 93% szans na zagładę. A te pozostałe 5%? Sława i chwała, jakiej do tej pory nie zaznał żaden pingwin. To ja w to wchodzę. Odkrywamy nieopowiedzianą historię trzech braci, którzy stali się drużyną marzeń. Pingwiny z Madagaskaru. Wkrótce w kinach.